To kolejny pożar na składowisku odpadów segregowanych w spółce Radcom na Wincentowie. Tym razem z ogniem od godziny 17 do praktycznie 24. W czwartek w Boże Ciało walczyło 8 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Do pierwszego pożaru na tym składowisku doszło 17 maja. Był on znacznie większy. Wtedy z ogniem walczyło w sumie 35 zastępów PSP i OSP z Radomia i powiatu. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku nie doszło do skażenia powietrza.